Pacjenci do przychodni przy ulicy Konopnickiej już wkrótce będą wchodzić z drugiej strony budynku. Obecne schody zostaną przebudowane, podobnie jak całe wejście. Na parterze zaplanowano sporo zmian. Przede wszystkim o powierzchnię byłego laboratorium zostanie powiększony korytarz. Pacjenci zauważają potrzebę tych zmian. No na pewno. Nawet jeżeli właśnie ja idę z dzieckiem, teraz wózkiem jest kilka wózków, to jest bardzo ciężko się przycisnąć. Cząstkowe remonty w przychodni trwają od kilku lat. Pierwszym, najbardziej widocznym był montaż windy. Teraz zaskakuje widok byłej piwnicy, zaadaptowanej na estetyczne i funkcjonalne laboratorium i gabinety. Jest tu nawet miejsce na spotkania i szkolenia personelu. Teraz na remont czekają kolejne piętra. Po kolei będziemy etapami robili poszczególne piętra, żeby nie przerywać pracy poradni. Jednak każdy przed wejściem do gabinetu musi załatwić formalności w rejestracji. Dużo mówiło się o zaprzestaniu wydawania przez ZUS nowych książeczek ubezpieczeniowych. Jednak w praktyce niewiele się zmieniło. Wciąż obowiązują stare legitymacje, zaś pieczątka poświadczająca ubezpieczenie ma 30-dniową ważność. Każda grupa zawodowa ma swój dowód ubezpieczenia zdrowotnego. W zależności tego, co robi. Jeżeli ma działalność gospodarczą, to musi ostatnią wpłatę do ZUS-u. Jeżeli pracuje, to wpis pracodawcy. Jeżeli jest rolnikiem, to zaświadczenie z KRUS-u. Jeżeli jest bezrobotnym, zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy. Zdarzają się jednak osoby nieposiadające aktualnego dowodu ubezpieczenia. Nie możemy odmówić załatwienia, ale musi przedstawić w ciągu 7 dni dokument potwierdzający prawa do świadczeń bezpłatnych, bo w przeciwnym razie rachunek wystawia się. W Ełckiej Poradni Specjalistycznej Promediki zarejestrowanych jest 56 tysięcy pacjentów.